Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral. To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na naszym druidzie. Tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, dużo lochów. Myślę, że tu jesteśmy w stanie zrobić, biorąc pod uwagę, że przebraliśmy się w nowe legendarne itemki, wymieniliśmy niektórym tutaj naszym pachołkom bronię, coś tam podziałaliśmy, więc myślę, że dzisiaj faktycznie jesteśmy w stanie jakiś większy progresik zrobić i będę do tego zmierzał. Na wstępie pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem. Wbijajcie gdzieś, nie wiem, z 200 kciuków w górę, może nawet 250 się uda, zobaczymy. I subika, jeżeli jeszcze nie macie, to możecie zostawić. Dzwoneczek oczywiście, żeby mieć powiadomienia o filmach, będzie mi bardzo, bardzo miło. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, chciałbym zaprosić was ze strony eneba.com, która co tydzień ma naprawdę super gierki na wyprzedaży w niskich cenach. Jak sami widzicie obecnie, króluje tutaj FIFA 22, która niedawno miała swoją premierę. Możemy kupić gierkę, możemy kupić z tego co widzę jakieś FIFA pointsy. No i na przykład wchodzimy właśnie sobie na FIFA 22. Najtańsza cena w tym momencie to jest 220 zł. Klikamy kup teraz. No i mam dla was kodzik rabatowy Neutral, który daje wam 3% zniżki na wasze zamówienie. Oprócz tego, wchodząc i rejestrując się z linku w opisie, dostaniecie na przykład 1 euro na start, czyli tam około 4,50 w połączeniu z kodem. No myślę, że jakaś tam fajna zniżka na jakąś gierkę wam wyjdzie. Co do tego druida, to ostatnio był odcinek z niego, gdzie minął nam równy rok, no tam nierówny, parę dni więcej niż rok, i pokazywałem wam, jak generalnie ta postać wyglądała, więc kto nie widział poprzedniego odcinka, to sobie może obejrzeć, jak wygląda w zasadzie, jaki tu mamy, jak wygląda nasz kibelek, statystyki i to wszystko, więc tam to sobie sprawdzaliśmy. No a dzisiaj, tak jak mówię, spróbujemy wejść do lochów i coś podziałać. Będzie też Maguś będzie najprawdopodobniej jutro, dlatego że na Magusiu również tam, no, wymieniliśmy praktycznie wszystkie itemki na nowe legendarne, więc myślę, że też jakiś progres będzie, ale to dopiero jutro. Dobra, zmieniamy maskę tutaj na naszego kota. No i co? I będziemy lecieć. Zaczniemy sobie może od góry Olimp, dlatego że tu nam został ostatni przeciwnik, Zeus. Myślę, że już jego powinniśmy jakiś czas temu pokonać. No i dokładnie, to jest to, o czym mówiłem. Trzy grzybki dosłownie i ten Zeus pokonany. Jakieś buciki za 10 baniek, więc to jest fajna ilość. Od razu bierzemy tutaj sobie na później, żeby po prostu dać wiedźmie. Tu mamy jakieś itemki, które sobie też dam do wiedźmy po 2,5 miliona, chyba że mi będzie brakować miejsca. No i okej, lecimy dalej. Tu mam w ogóle zapisane, bo był ten nowy loch. Na tym nowym lochu ja wam za bardzo nie pokazałem, jak tu druid sobie z nim poradził, więc pozapisywałem te walki, no i zobaczymy dzisiaj, jak to z tym nowym lochem nam poszło, nie? To już było 16 września, no ale to na koniec odcinka, razem z tymi lochami, które zrobimy dzisiaj. No i okej, mamy całą strefę światła zrobioną, tak jak mówiłem, no to już powinienem zrobić naprawdę dawno temu. Wkraczamy sobie do strefy mroku, no i zobaczymy. Jeżeli chodzi o ten nowy loch w strefie mroku, to tutaj raczej nie ma do niego podjazdu, nawet na jakimś łowcy demonów nie zrobiłem nawet tego pierwszego przeciwnika, więc tak jak mówię, no raczej nie ma na ten moment za bardzo możliwości, powiedzmy, żeby to zrobić. To jest wojownik z tego co widzimy, no ale ma tego HP dość sporo, no i tak maksymalnie z tego co widzimy to około do połowy HP mu schodzimy, także jak w ogóle zarymowane, także nie ma co go w ogóle tutaj klikać. Lecimy sobie dalej, może zaczniemy od karuzeli z idolami. Mamy Alvaro, który jest magiem, zobaczmy, pierwsza próba bardzo fajna i bardzo obiecująca, kilka milionów HP mu zaledwie zostało, no i zobaczmy, jak to pójdzie dalej. Dobra, pokonany, tylko że niestety się zbugował. Tu mamy jakiś paseczek na wszystkie cechy, to w sumie na razie zostawię, a później tam rozmontuję, bo jak widzicie, mamy jeszcze 4 miejsca do rozmontowania. No ale niestety Alvaro, nie mogę wam go pokazać, no bo się zbugował i od razu przeskoczyło na kolejnego w tej karuzeli, czyli na Paula Terre. Paul Terra, który również jest magiem, no i chyba tu na nim już się akurat zatrzymamy. W ogóle to jest śmieszny loch, bo on tam nam, nie wiem, nie dał za wiele expa, no ale trudno, Grunge kolejny, powiedzmy, pokonany. W ogóle niedawno wstałem, kurde, tak dziwnie na tej kamerce wyglądam, ale mniejsza z tym. Więc tak jak mówię, Paul Terra, mimo że jest magiem, to już tym magiem jest silniejszym. No jak widzimy, tutaj z nim będą problemy. Także lecimy dalej, mamy Hemoridor, upiorny jeźdźca jeźdźcy, to jest palady, no ile się nie mylę. No i zobaczmy, jak z nimi nam pójdzie. Dajcie znać w ogóle, co tam u was ciekawego. Nie było teraz filmów chyba od czwartku, więc dość długo, o ile dobrze pamiętam. No ale strasznie miałem zalatany. O dobra, udało się pokonać, super. Strasznie miałem zalatany i w sumie czwartek, i piątek, i cały weekend. Weekend byłem na studiach pierwszy. Pierwszy zjazd miałem, bo tak jak mówiłem, ostatnio mam zaoczne. Tak więc no niestety całe dnie byłem praktycznie poza domem. Zacząłem sobie w ogóle grać w New Worlda. Nie wiem, czy pewnie dużo osób z was słyszało, no bo jednak ten New World jest bardzo taką
O, tu plus 33 i mamy troszeczkę pancerza na minus, ale chyba możemy podmienić mimo wszystko, niech będzie, skoro już dostaliśmy coś takiego, to tam może być, powiedzmy. Dobra, tu sobie zamieniamy runki. Też przez to, że taki miałem ostatni kilka dni, to też za bardzo tutaj się nie skupiałem na legendarnym lochu. Powiem wam, że jak tak się siedzi w domu, w sensie jak ja siedzę i tam nie mam za bardzo co robić, no to spoko, bo sobie robię te legendarne lochy, no i powiedzmy, że tam w miarę to jakoś, powiedzmy, wygląda, nie? No bo mimo wszystko, no jest ten czas, nie? I można sobie te lochy porobić, można tam jakieś bronie pozdobywać, generalnie itemki na wszystkich kontach, ale jednak jak się tego czasu ma w tym momencie mało, tak jak w moim przypadku, no to jednak mimo wszystko troszeczkę, tu w ogóle też na inteligencję, ale bardzo słabe te buty. Dobra, nie będę tu sprawdzał na kalkulatorze, tylko od razu rozmontujemy, coś z głosem mi się stało nagle. No to jednak taka ilość postaci, zwłaszcza podczas legendarnego lochu, jest troszeczkę przytłaczająca. I też nie na każdej, jakby mam taką broń, jaką bym chciał, z takim fajnym rozrzutem. Przykładem tego jest mag, ale kto tam chce, to sobie poczeka na jutrzejszy, mam nadzieję, odcinek, gdzie na tym magu pokażę wam, jak wyglądało to moje przerbieranie podczas legendarnego lochu. Tu na tym druidzie zresztą też ta broń, jeszcze tu posprawdzam na szybko, czy wszystko mam ulepszone razy dwa, bo tak jak wiecie, podczas legendarnego lochu sporo tych itemków pozmieniałem. Także to nie wygląda tak, jakbym chciał, no ale trudno, w sumie to jest już taki etap jest tych postaci, że no już nie będziemy się tam napinać o jakieś najlepsze rozrzuty i inne pierdoły, no bo po prostu najzwyczajniej w świecie nie mam na to czasu. Dobra, tu też mamy wszystko z tego co widzę porobione, więc możemy lecieć dalej. Tom, siedmiornice, potwór w jeziorze, nie siedmiornice, bo myliło mi się, siedmiornica jest w pupilach przecież, pokonaliśmy również. No i teraz mamy Valar Aukara, Valar Aukar, który również jest paladynem, tak jak ten upiorny jeźdźca jeźdźcy bodajże, więc zobaczmy, czy jego się uda pokonać. Przeważnie on był blokiem na kolejnych tam kilka, powiedzmy, tygodni czy nawet miesięcy, no ale my jesteśmy tym zwiadowcą w tym momencie, więc może jakimiś unikami uda nam się go mimo wszystko poskładać. Także tak jak mówię, no weekend miałem zalatany, co za tym idzie, nie, w ogóle nie miałem czasu ani tu na legendarny loch, ani nic, ale tak gdzieś też nie mam ochoty, tak szczerze mówiąc, nie chciało mi się już tego legendarnego lochu robić. Ta edycja, powiem wam szczerze, że jest męcząca, też zresztą widać, bo nagrałem tylko jeden odcinek z niego, bo mi się po prostu więcej nie chciało, jest męcząca, jest taka, no nie podoba mi się, może tam prawdopodobnie teraz w ogóle legendarny loch będzie na święta, więc może faktycznie na te święta coś tam lepszego wydadzą, no bo w tym momencie dość czasochłonne, biorąc pod uwagę ilość postaci, dość męczące i takie po prostu nijakie, więc w zasadzie chciałem się skupić tylko na tym, żeby, bo wiadomo, jak tutaj mamy pierwsze itemki, no tu akurat nie mam, to w sumie, o, nawet nie mam rękawic, zobaczcie na tym druidzie, ale jak nie teraz, to za rok, jakoś mi się szczerze mówiąc nie śpieszy. Tu na takich kontach jak wojownik czy tam innych, gdzie miałem faktycznie te wszystkie legendarne itemki, skupiałem się głównie na tym, żeby te trzy nowe dostać po prostu, żeby tam ta szansa na pomarańczowe gemy mi się, powiedzmy, nie zatraciła gdzieś tam, no i po prostu i tyle, nie? Na większej tam ilości, powiedzmy, robienia tego lochu się bardzo mi nie zależało, może w ten sposób. Dobra, lecimy dalej. Zobaczymy, jak tu pójdzie z tym Valar Aukarem. Tam było, zobaczcie, 16 milionów. No to okej, trochę go możemy pomęczyć, biorąc pod uwagę, że większość tych lochów, jakie mamy obecnie odblokowane, to są magowie na tym druidzie. No i dokładnie, zobaczcie, udało nam się pokonać. Mamy jakąś broń, rozrzut taki sobie. A zobaczmy, plus 57. No to jest dużo średnich, nawet jak na wojownika. Tylko że właśnie ten rozrzut taki sobie, dobra, na razie nie zamieniam, później pomyślę szczerze, czy to zamienić, czy może jednak sobie odpuścić. To powiedzmy, że rozmontujemy. Jeszcze mamy dwa miejsca, czy trzy, dwa. Dokładnie, więc lecimy dalej. Teraz mamy Uruka Urksiego. Kolejny, można powiedzieć, blok dość duży, no ale mimo wszystko zobaczymy, bo może tak jak w przypadku Valar Aukara te uniki dużo dadzą. Tak jak mówię, zacząłem sobie grać w New World'a, tak z ciekawości, bo strasznie duży był hype na tą grę. Kupiłem go już bodajże w czwartek, ale nawet nie miałem czasu go włączyć. Dopiero wczoraj tam po południu sobie odpaliłem, zacząłem grać. 10 level póki co wbiłem. No i co, gierka specyficzna, z jednej strony spoko, jest to w ogóle MMO, które... można powiedzieć, że po prostu nie jest pay to win, nie? Więc po prostu przynajmniej na razie, mam nadzieję, że nie zrobią tego nigdy pay to win. Póki co tam jest takie coś jak na przykład w Fortnite, z tym, że Fortnite jest całkowicie za darmo i sobie po prostu kupujemy skórki, coś takie jak w CS-ie, zresztą ze skrzynek, tak to działa. No to też tam są jakieś skiny, ale one nie dają, z tego co przynajmniej wiem, żadnej przewagi, więc jedynie płacimy za grę, tam bodajże 150 zł jakoś około, i sobie gramy. Jest to MMO, mamy coś takie jak różne klasy postępowe,
postaci ala, to w zależności czym się posługujemy. Zresztą chyba nie muszę wam tłumaczyć, bo udało się też go pokonać, kurde, ale ogień. Bo raczej wydaje mi się, że to ja jestem bardziej zacofany, że już ludzie w to grają albo wiedzą, bo oglądają u kogoś, wiedzą jak to wszystko wygląda. No ale tak jak mówię, po prostu zacząłem sobie w to pykać, no i póki co ciekawe, tylko że strasznie dużo... Nie jest to to samo co Metin, nie? Jednak Metin miał jakoś, może ja jestem po prostu zacofany albo coś, ale Metin miał to do siebie, że ta gra tak jakoś się, no, wciągałeś w nią i tak dalej. No a tutaj latasz, robisz questy, bardzo dużo się musisz nachodzić swoją drogą. No i takie to nie jest do końca okej, mi się wydaje, w sensie gram sobie, żeby grać, ale nie wiem, czy to mnie tak wciągnie faktycznie na dłużej. No póki co mam 10 level, więc to też jest dość niski, więc myślę, że na późniejszym etapie może coś tam fajniejszego z tego wyjdzie. Także no tak jak mówię, możesz być tam jakimś magiem, bo masz różdżki, możesz być jakimś tam z bronią ciężką, powiedzmy taką a la dwuręczną, możesz być ziomeczkiem, który sobie lata z mieczem i tarczą, mi to w sumie obecnie najbardziej odpowiada, tak szczerze już się przyzwyczaiłem do właśnie tarczy i mieczyka. Także no tak jak mówię, tak to po prostu z nim wygląda. Dobra, i mamy jakąś broń. Z tego co widzę, to jest broń również dla wojownika, ale zobaczcie, to już jest bardzo fajny rozrzut i tą broń jak najbardziej możemy zamienić. Dobrze, że wcześniej nie zamieniałem, bo dzięki temu teraz sobie możemy to zrobić. Pyk, pyk, tu ulepszymy razy dwa, tu odzyskamy klejnocik i pyk i od razu za pamięci zaczarujemy. Zobaczcie, ile my tego hemoridoru zrobiliśmy. No to jest to, co kiedyś mówiłem. No ten druid w tych lochach, no ja nie wiem, no te uniki, coś pięknego. Mam ostatnio ochotę pograć sobie jakąś klasą z unikami, bo zobaczcie sami jak to wygląda. No takie lochy, gdzie nawet tam na jakichś berserkach czy innych postaciach się blokowaliśmy, no to tutaj idą one bardzo sprawnie. Dobra, mamy teraz samowara bladego. To jest bodajże, o ile się nie mylę, to jest mag w tym momencie chyba. No wygląda na to, że to jest mag, on ma inteligencję. Chyba w strefie światła to jest w ogóle zabójca, nie? A teraz mag. No ale z nim, no to już raczej tutaj nie ma podjazdu, no bo jego już unikami niestety nie oszukamy. Dobra, dużo lochów zrobiliśmy, a to dopiero można powiedzieć początek. Zobaczcie, ile tu mamy rzeczy pozapisywanych. Już zrobiliśmy 6 lochów plus 7 Alvaro, którego niestety nie udało się zapisać. No i okej, lecimy dalej. Mamy górę Olimp, góra Olimp, czyli śpiewające syreny. Maguś, no już tu będziemy blisko, żeby go pokonać, ale póki co około połowa HP, jak widzicie, przeważnie nie ma co klikać, bo i tak dużo expa z niego nie poleci. Lecimy dalej, troszkę tak przyspieszę, żeby tu się bardzo nie rozwodzić, powiedzmy. Hagrid, 490 level. To jest wojownik, no i jego chyba też uda nam się, myślę, że kliknąć. Myślałem, że tu w ogóle będą sami magowie, a tu póki co to ciągle wojownicy. No w karuzeli mieliśmy maga, który tam jakoś padł, ledwo, ale się udało. No i zobaczmy tego Hagrida. Jeden level już biliśmy, w sumie nawet ponad, chyba z półtora. Teraz zobaczymy, czy się uda dobić ten 438. Mam nadzieję, że tak, myślę, że będzie to ok. Dokładnie, udało się, no i zobaczmy, 91 milionów expa nam brakuje do kolejnego. Tak jak mówię, te walki sobie oczywiście pozapisujemy i w sensie pooglądamy na koniec. Zobaczmy teraz. Teraz mam Psyriusza Borka. Psyriusz Bork to jest mag, no i nawet maga też dość szybko udało nam się pokonać. Ja to wszystko zapisuję, żeby potem nie zgubić. No i okej, mamy jakieś rękawice dla Kunegundy. Minus 37, więc bardzo słabe. I mamy jeszcze hełm jakiś dla Kunegundy, który również jest, no, bardzo słaby. Tu akurat mamy te rzeczy legendarne. No i co ja mogę wam zrobić teraz? Teraz chyba będę musiał po prostu sprzedawać te itemki i te sobie zostawić na rozmontowanie po prostu jutro, no bo jednak myślę, że często to powtarzam, kryształy, znak większości jakiś tam gold. Oczywiście jeżeli te itemy były warte dyszkę, to raczej bym zostawił, no ale że są 2,5, no to nie zostawiam. Dobra, mamy teraz suworyca Snape'a, który jest również magiem, ale bardzo podobnym, jeżeli chodzi o statystyki, do tego poprzedniego, do Psyriusza Borka. No i suworyt Snape również udało się nam go pokonać. Znowu mamy jakieś rękawice, znowu na zręczność, no ale niestety nie wymieniamy, bo są dość słabe. Okej, udało się pokonać. No i kolejny mag, zresztą dwójka wybrańców Iron, i chyba na nim wydaje mi się, że się już zablokujemy. Wbiliśmy 438 level i 500 milionów expa, czyli już 1/3 jest, można powiedzieć, zrobiona, powiedzmy. Także lecimy dalej. Tak jak mówię, no dawno nie było tych lochów i sami widzicie, jak to wygląda. Bardzo dużo tu klik. Szkoda, że się nieraz bugują, że tam nie da się zapisać, no ale niestety tak to wygląda. Dobra, tego już myślę, że dajemy sobie spokój, bo ten to nawet w strefie świata, tam się, pamiętamy, ostatnio na magu zrobiliśmy pierwszych tych poprzednich magów bez problemu, a na tym się zablokowaliśmy, więc póki co
Olewamy go i lecimy dalej. Teraz mamy kogo? Teraz mamy Odyna. Odyn jest potężnym klocem, jest wojownikiem, ale strasznie tutaj nie dość, że ma dużo HP, to jeszcze ma tego pancerza dużo. Nie bijemy mu tu wcale jakoś no, dużych tych obrażeń, nie ma co ukrywać. Więc zobaczymy, czy uda nam się cokolwiek z nim tu podziałać. Chociaż wydaje mi się, że nie, ale trochę popróbujemy, bo jak wiemy, walka z wojownikami często, mimo że niby nieosiągalna dla nas, to mimo wszystko jakieś tam magia uników i innych pierdół, no i damy radę, nie? Tam było 49 milionów swoją drogą, więc można powiedzieć, że jeszcze z jeden unik dodatkowy jakiś krytyk i może by nawet padł, no ale nie wiem, zobaczymy. Tutaj Kunegunda by musiała fajną robotę zrobić i oczywiście my naszymi unikami, no ale okej, no zobaczymy, jak to z tym Odynem nam tutaj pójdzie. No tak jak mówię, on jest mocny, nie? Tutaj w tych nordyckich bogach mamy tylko 10 przeciwników, nie tak jak w innych lochach 20, więc mimo wszystko no oni tutaj są mocni. Zresztą po berserku to widać, gdzie tam chyba na Lokim się no zablokowaliśmy na bardzo długi okres czasu. Loki to jest chyba 7, o ile się nie mylę. Dobra, powiedzmy, że jeszcze troszkę poklikamy. Nie za dużo, ale troszkę, żeby zobaczyć, jak tutaj, czy może się uda po prostu, a jak nie, to lecimy dalej. Zostało nam jeszcze 13 piętro i został nam jeszcze Esteros, dokładnie. Także zobaczymy, jak tam nam pójdzie. No i właśnie co do tego New Worlda, jak chcecie, to możecie jakieś porady, powiedzmy, czy coś dawać w komentarzach. Póki co nie skupiam się na żadnych buildach ani nic, dlatego że do 20 levela, z tego co tam czytałem, można jeszcze zresetować te punkciki, więc póki co to tam daje byle co. No i latam, robię te misje, chociaż wczoraj chciałem sobie dłużej pograć, ale strasznie mnie zirytowało, jak musiałem chyba 6 indyków ubić, a się okazało, że na mapie nie było żadnego, tylko jednego spotkałem i potem czekałem w tym samym miejscu, aż się zrespił, jakiś nowy się nie respił, więc no niestety to mnie zdenerwowało i stwierdziłem, że daję sobie na wczorajszy dzień spokój, no ale dzisiaj też popykamy. No i zobaczymy, jak tam w tym New Worldzie nam pójdzie, bo myślę, że gierka ciekawa właśnie z tego powodu, że ostatnie gierki, jakie są w ogóle MMO, no to na przykład taki WoW, którego ja osobiście nigdy nie grałem, ale z tego co wiem, tam to polega na tym, że po prostu mamy coś takiego jak subskrypcja i musimy po prostu płacić co miesiąc ileś tam, to nie jest jakoś dużo, jak ktoś gra tylko w WoWa czy coś, to sobie na spokojnie opłaca ten, nazwijmy to abonament w cudzysłowie, co miesiąc i po prostu gra. Mamy też inne gierki MMO, które są po prostu pay to win, że musisz tam, nie wiem, jakiś metin, witen shopa załadować albo cokolwiek innego. No a tutaj kupujemy po prostu gierkę i oprócz skórek, które nam nie dają żadnej przewagi, tylko wygląd, po prostu sobie gramy, nie? Więc gierka ma potencjał, premierę miała swoją niedawno. I po prostu wydaje mi się, że mam nadzieję, jeżeli jej nie porzucą ani nie wprowadzą żadnych mechanizmów tam właśnie pay to win, no to będzie naprawdę fajna. No ale okej, zobaczymy, lecimy dalej. Mamy Joffrey, to jest chyba on, o ile się nie mylę, zawsze mówiłem, że to on, a wy mnie potem poprawialiście w komentarzu, także chyba to jest on. No i zobaczmy, czy uda się pokonać. Pierwsze próby tam widzieliście, że obiecujące, mało HP mu zostało, no a teraz jak widzicie, niestety jeszcze to wygląda tak, ale dobra, udało się. Miałem mówić, że tak wygląda, jakbyśmy jeszcze niestety nie byli w stanie, no a tutaj jednak mimo wszystko dało radę, no ale zobaczcie, to jest właśnie to, o czym mówiłem, ten to pewnie padnie szybko, bo to jest zwiadowca, dokładnie to jest to, o czym mówiłem, że właśnie biorąc pod uwagę, jak tutaj stoi ten druid na magów, no to będą naprawdę duże bloki w tych lochach. Dobra, co my tu mamy? Znowu coś na zręczność, niestety nie wykorzystamy, więc sprzedajemy, no i tu mamy na wszystkie cechy, więc też olewamy, to sobie sprzedajemy, no i lecimy dalej. Strasznie tu słońce zaczęło świecić, no ale mniejsza z tym. I teraz mamy bodajże, o ile się nie mylę, kolejnego maga, dokładnie, teraz mamy Brigid w teorii jest słabsza od tego 10. W strefie światła tak to wygląda i chyba w strefie mroku też, więc spróbuję sobie ją również poklikać, bo wydaje mi się, że damy radę. No i jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby wbić 439 poziom, także no już tutaj ponad 2 levele chyba wbijemy, także jak najbardziej git, no ale to jest właśnie to, o czym mówiłem, że mimo wszystko w tych lochach tym druidem taka była przerwa długa, że naprawdę jesteśmy w stanie zrobić ogromną, ogromną robotę. Tam 20 milionów, no zresztą co chwilę zostają bardzo niskie te wartości HP, tylko że no tutaj odrobina szczęścia i myślę, że damy radę. Po Brigid jest bodajże nie mag, tylko chyba wojownik, o ile się nie mylę, więc może i tego wojownika byśmy pokonali. Tam 18 milionów znowu, no co chwilę te próby bliskie, no i dobra, siedzi. Udało nam się ją pokonać, od razu też
zapis sobie, Boże, ile tu będzie tych lochów do oglądania, to tak postaram się na szybko. Mamy coś znowu na zręczność, zobaczcie, same itemki nam lecą na zręczność, ale chyba nie ma co totalnie tego w tym momencie wymienić, no bo to jest tylko 16 statystyk, więc olejemy to. No i dobra, i dokładnie, teraz mamy bałwana i wilka cienia, a tutaj mamy choleryczkę Hany. Choleryczka Hana, to co mówiłem, kolejny mag do ubicia, więc może się uda, zobaczymy jak to pójdzie. No ale na razie ten bałwan i wilk cienia, tak jak mówiłem, wojownik, co myślę, że jest jak najbardziej do zrobienia, jeżeli, tak jak mówię, tą fajną ilość uników sobie tutaj porobimy my, czy też Kunegunda, myślę, że również to będzie okej, no ale zobaczymy. Dokładnie, udało się i mamy 439 level, super. No i patrzcie, już nam się tu powoli, kurczę, miejsce kurczy w ekwipunku, no ale dobra, najwyżej coś sprzedamy, trudno. Coś ja jeszcze chciałem zrobić, na pewno zapisać tego bałwana i wilka cienia, no ale też jeżeli będziemy coś oddawać do tutaj, do właśnie tego naszego kibelka nieszczęsnego, to ja w ogóle nie wiedziałem, że to tak wygląda, jeżeli chodzi o bronię i tarczę. Jak będę oddawał broń, to po prostu będę zmieniał jej wygląd na legendarną i później sobie będziemy z niej robić właśnie tarczę i te bronie, bo nawet nie wiedziałem, szczerze mówiąc, że aż tyle mi brakuje. Tu mi znowu brakuje tarczy i tutaj w tym lochu mi też bardzo dużo itemów brakuje. Jakoś to musiał być okres, że nie miałem po prostu czasu i, a wiadomo, jak są te legendarne lochy, to ja się najbardziej skupiam na... Tą też zrobimy, zobaczcie, to jest zwiadowca, ona też pada praktycznie za darmo. Ja się najbardziej skupiam na wojowniku, żeby tam na nim mieć maksymalną właśnie ilość tych legendarnych itemków. Tak to wygląda. Czerwona demonika, która, tak jak mówię, jest zwiadowcą, no i dokładnie pokonana. Ej, to my tu jesteśmy tak naprawdę na dobrej drodze, żeby może udało nam się jeszcze 440 level wbić. A to już będzie fajna okrągła liczba, no ale dobra, lecimy dalej. No i teraz mamy chłopięcego Brina. Chłopięcy Brin, który również jest wojownikiem, więc może i by się też go udało pokonać, ale nie jestem przekonany, no bo już tyle tych esterosów zrobiliśmy z rzędu, że w końcu jakaś blokada tu się musi pojawić. No i dobra, zobaczymy jak to pójdzie, jeżeli chodzi o tego Brina. Troszeczkę prób na niego wykorzystamy, jeżeli nie, to lecimy do 13 piętra i lecimy oglądać te lochy, bo odcinek naprawdę wyjdzie bardzo, bardzo długi, na to wygląda, no ale progres jest, jak sami widzicie, ogromny. A że to jest wojownik, no to myślę, że również może jakimiś unikami czy czymś w tym rodzaju będziemy w stanie go oszukać i pokonać po prostu, chociaż nie jestem pewien. Halloweenowe itemki w ogóle lecą od 1 października, o ile się nie mylę. To wam zapomniałem powiedzieć na początku, teraz w ogóle nie wiem kto ogląda, już 20 minuta ponad, ale teraz mi się przypomniało, że właśnie zaczęły lecieć halloweenowe itemki, więc jest duża szansa, żeby po prostu je zdobyć. Zresztą widzicie, że co chwilę mi wylatują, czy to z lochów, czy czegoś innego, więc po prostu jak komuś jeszcze brakuje w klaserku, czy to jakiś nowy serwer, jak na przykład W50, to jest bardzo dobra okazja, żeby sobie tych halloweenowych itemków po prostu poszukać, no bo tak jak mówię, od 1 października będą lecieć, nie wiem dokładnie do kiedy, wydaje mi się, że jakoś do listopada, także czasu jest sporo, no ale wiadomo, jeżeli można, powiedzmy, znaleźć je sobie do klaserka i dzięki temu zdobywać więcej ekspa z misji, no to myślę, że warto to zrobić jak najszybciej. Dobra, no jak widzicie, Brian, czy tam Brin, czy tam jak to czytać, nie oglądałem Gry o Tron, to jest Gra o Tron, nie? Jakby odwołanie tego lochu, więc nie oglądałem także sorki, no ale jak widzimy, ciężko nawet do połowy HP mu zbić, także chyba go olewamy. No i lecimy do choleryczki Hany, choleryczka Hana, która jest magiem, tak jak mówiłem, no tutaj w wielu lochach staliśmy właśnie na magach, no i zobaczmy, czy z tą choleryczką także uda nam się coś tu podziałać, tam 19 milionów, 13, no generalnie same bliskie próby, ale ona jest magiem. 341 tysięcy tam było. Okej, no to chyba jednak damy radę. W ogóle zobaczcie, jakbyśmy władowali... Chociaż nie, no jak władowaliśmy, to nie dało nam aż tyle obrażeń, ale no bardzo, bardzo blisko było, żeby ją ubić. No i dobra, no to klikamy, bo wygląda na to dokładnie, że ona również nam padnie. Bardzo fajnie. Zapisujemy ją, kolejny jakiś itemek epicki, zobaczcie, zresztą no to co mówiłem, że bardzo dużo tych itemków halloweenowych właśnie nam leci. Będę zostawiał te z gabinetu magii, bo nie będę musiał używać kalkulatora, tylko sobie pozmieniam wygląd na taki, jaki jest potrzebny, powiedzmy, do kowala. No i okej, mamy teraz anioła apokalipsy Alexa, który jest wojownikiem, o ile się nie mylę, no ale właśnie to jest to, że on nie ma dużo HP, o że on dużo bije, no i tak naprawdę pewnie na nas i naszych pachołków możemy to obejrzeć w zasadzie, ma prawie na hita, no tutaj Barbara
no nawet na 3 hity, także nie ma tragedii. Magusia pewnie na hita, dokładnie. No i tutaj jeżeli chodzi o Kunegundę, no to również na hita, z tym, że walnął krytyka. My tu jakiś unik, tu znowu unik, no tu jakiś krytyczny cios, no ale też padamy na hita. No i właśnie tutaj kwestia jest tego, żebyśmy my i Kunegunda zrobili dość dużo uników, z tego jakieś fajne kryty z wysokiego rozrzutu i może tego Aleksa również by się udało pokonać, tam jakaś bliższa próba, fajniejsza, no ale nie wiem, nie wiem czy to się uda. I tak już bardzo duży progres dzisiaj zrobiliśmy, 440 levela niestety nie wbijemy. Troszkę nam do niego brakuje. Jak tu w ogóle stoimy z kalendarzem? No kalendarz jeszcze za parę dni, więc chyba jeszcze nawet przed tym kalendarzem uda nam się ten level dobić, chociaż nie jestem pewien w sumie, bo lecimy tutaj wiadomo na golda, ale i tak mimo wszystko dzisiaj ogromny, ogromny progres na tym druidzie został zrobiony. To o czym mówiłem ostatnio, to może być taka, można powiedzieć, adnotacja do tego poprzedniego odcinka, który wleciał chyba w środę, że właśnie tam mówiłem, że tych lochów bardzo dawno nie klikałem i żeby się nie sugerować, no bo teraz jak widzicie te lochy są o wiele bardziej wyboostowane do przodu. Dobra, no jeszcze delikatnie go tu poklikamy, popróbujemy. 508 level, no to jest to co mówię, że jakbyśmy my naprawdę tych uników jakąś serię zrobili, to byśmy go pokonali. No i właśnie, no i właśnie to się stało, także okej. Jednak jeszcze tu kolejny lock do kolekcji. Dwa się nie zapisały, czyli zobaczcie, mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 lochów dzisiaj zrobiliśmy na odcinku. No to jest wow, to jest ogromna ilość. Tu jakaś czapka, oj, mogłem sprawdzić, zapomniałem. 619, a po ile nam lecą itemki? Po 640, no to by była prawdopodobnie czapka do wymiany, a ja zamiast spojrzeć, to ją od razu sprzedałem. No dobra, mój głupi błąd, trudno. Mamy teraz hakera Jana. Haker Jan, który również jest wojownikiem, również jeżeli tu by była fajna ilość właśnie tych nieszczęsnych nie odrodzeń, tylko uników, nie jesteśmy na łowcy przecież, nieszczęsnych uników, to również myślę, że tego hakera Jana byśmy byli w stanie klepnąć. On nawet się tu wydaje bardziej taki miętki, aniżeli właśnie ten Alex, no ale nie wiem, nie wiem szczerze, musiałbym dłużej poklikać, żeby zobaczyć, no ale popróbujemy też, powiedzmy jeszcze ze 150 prób około, coś koło tego może by się udało. Ile nam tu brakuje, no brakowałoby nam znowu 91 milionów expa do kolejnego levela, więc jutro by był wbity ten 440, jeżeli tego hakera Jana byśmy pokonali, no ale no nie wiem. Okej, dobra, nieważne, nie było tematu. Kolejny pokonany, nie wiem, nie wiem co tu się dzieje, powiem wam. No to jest coś niesamowitego, ile tych lochów jesteśmy w stanie pokonać. Tu mamy niby broń. No to dobra, to sprzedajemy. Tu mamy coś na zręczność, to już sprawdzałem. Dobra, na razie niech tak to będzie. No i teraz mamy czterorękiego Petera, który jest kolejnym wojownikiem na naszej drodze. Kurczę, no to jest właśnie to. No tutaj nawet nie chodzi o to, że to jest druid. Tu nawet jakimś, nie wiem, zabójcą, zwiadowcą te lochy by się kładły tak samo. No bo to jest po prostu mechanizm tych uników. No i to bardzo, myślę, że bardzo mnie jakby popycha do przodu, żeby jakąś postacią typowo pod uniki sobie pograć, czyli właśnie jakimś zwiadowcą czy zabójcą. No ale to nie wiem, na razie powiem wam, że mam tyle tych postaci, że najchętniej, szczerze mówiąc, to już wielokrotnie mówiłem, ale teraz biorąc pod uwagę mój czas, to co mówiłem na początku odcinka, no to najchętniej z jakiejś postaci bym faktycznie zrezygnował, albo nawet z dwóch. No ale to się jeszcze zobaczy. No na razie póki gram, no to sobie po prostu gram. Dobra, czteroręki Peter, no zobaczmy, no jakby się go udało tu pokonać, no to byśmy mieli ten 440 level upragniony. Jeżeli się nie uda go pokonać dzisiaj, to go pokonamy jutro, w sensie inaczej, to wbijemy ten level jutro, pokonać go pokonamy na następnym odcinku. Także bardzo się tu, można powiedzieć, już nie tryharduję, żeby po prostu już tak, powiedzmy, postawić tą kropkę na D i dobić ten 440 level, ale myślę, że mimo wszystko jesteśmy w stanie go tutaj kliknąć. Jeszcze parę prób, nie? Może się uda tak samo jak było z tymi poprzednimi lochami, a jeżeli nie, no to trudno. Nie mamy już tak naprawdę za bardzo czym dobić tego levela, bo jednak jak sami wiecie, wszystko mam tu praktycznie dzisiaj zrobione oprócz awki. Awką raczej 91 milionów expa nie wbije, idąc na golda, więc no mimo wszystko tutaj zrobimy to po prostu jutro, nie? Można powiedzieć, że co się odwlecze, to nie uciecze. No ale jeszcze taką, powiedzmy, małą chrapkę miałem na to, żeby faktycznie tego czterorękiego Petera pokonać, ale niestety, jak widzimy, się to raczej nie uda. Dobra, jeżeli chodzi o lochy, to tyle. Strefa światła zamknięta, strefa mroku, no popchana naprawdę, dopchana, można by powiedzieć, naprawdę mocno, więc jestem bardzo, bardzo zadowolony i lecimy tutaj sobie dalej. Zaczniemy może od tych lochów. To pójdzie szybko, nie? To co jest zapisane pójdzie szybko, dlatego że to jest, no dokładnie, to jest właśnie
ten loszek, który został dodany niedawno, więc no to pójdzie szybko, oni tu praktycznie wszyscy spadają od nas na hita, tam jakiś itemek za 10 baniek, to w ogóle było też fajne, że z tych lochów nam leciały dość drogie itemy, co za tym idzie, po prostu zostawiałem je do wiedźmy, więc troszkę też golda zarobiłem. Tu mamy znowu pasek, ten pasek to chyba w ogóle do tej pory trzymamy, dokładnie, no jeszcze wiedźma od tamtej pory, od 16 września, czyli już ponad pół miesiąca wiedźma nie chciała pasków i przez to musimy je trzymać, i w sensie ten pasek jeden, no ale mniejsza z tym, lecimy dalej. Kutliwy kowal, to jest jakiś wojownik, z tego co widzimy, bo blokuje, no ale okej, również, no tu, tak jak mówię, no z tymi lochami większych problemów nie było, tu jest wiedźma jest magiem. Jak widzimy, już tutaj tak dużo wcale nie bijemy, no bo jest na inteligencję, ale ona również tam za dużo nie bije. No i wszystko ten 300 milionów expa zainkasowane. Tu mamy jakiegoś zwiadowcę, prawie na hita udało się go pokonać. Troszeczkę brakło, no ale trudno. Tu w ogóle zobaczcie, w masce wojownika ja go ich biłem, bo no wiadomo, ten loch był taki prosty, że nawet nie było sensu zakładać tej maski zwiadowcy właśnie. Tu mamy znowu jakiegoś maga, on już nas trochę tu bije, sami zobaczcie, że troszkę faktycznie nam zabrał tego HP połowę, no ale udało się go pokonać, lecimy dalej. Chahoro zbijacz Shakes, to jest przedostatni, jeżeli chodzi o ten nowy loch, no z nim tutaj jak widzimy dużych problemów nie ma, tu jednak tamten mag nam wiele zabrał, tu mamy jakieś buty za dyszkę, już one zostały sprzedane oczywiście do wiedźmy, no i jeżeli chodzi o bossa tego lochu, no to wygląda to tak, pierwszy kryt z naszej strony ładny, no i tutaj kolejny krytyk, no i znowu coś za 10, no ale jak widzicie, no nie było to wymagające, nie, jeżeli chodzi o tą strefę światła, a znowu strefę mroku totalnie nie możemy póki co ruszyć, także tak to po prostu wygląda. Dobra, lecimy dalej, zaczynamy od tego, co dzisiaj ubiliśmy, przede wszystkim mamy Zeusa, Zeus, który wydaje mi się, tu w ogóle te walki jak walczymy sami to jeszcze oglądam całe, ale później będę skipował. Zeus jak widzimy, no to jest mag, nie, więc my tu uników nie robimy, ale też nie bije nas jakoś bardzo dużo, już mamy od niego 11 tysięcy więcej inteligencji, więc no sami widzicie jak to wygląda, potężna buła 128 milionów, no i tu prawie 30, więc okej. Upiorny jeźdźca, jeźdźcy, zobaczmy. To jest paladyn, więc pierwszy hit mocny, bo to jest po prostu fireball. Barbar za wiele nie zrobił, maguś, zobaczcie, maguś, jakieś musiały fajne kryty tam siąść. Kunegunda niedużo, chyba 94 miliony, o ile się nie mylę, tak na szybko obliczone. No i zobaczmy, i my go tutaj musieliśmy wzmucić, fajne kryty z naszej strony, tu jakieś uniki, same kryty w ogóle na razie. Tu jakiś w końcu zwykły, on też na zwykłym machnął, tu w ogóle 16 milionów zaledwie, ale tu za to krytyk 102, no i 91 na koniec, no i udało się go pokonać. Potwór w jeziorze. Barbar nie zrobił za wiele. Maguś wydaje mi się, że zrobi. No bo my tu jednak jesteśmy postacią na inteligencję, dokładnie, więc mamy te podki na inteligencję i to wszystko, więc maguś jest, można powiedzieć, dość mocno zboostowany. No i zobaczmy, Kunegunda, o, Kunegunda nie zrobiła prawie nic, no ale my tutaj go bez większych problemów dobiliśmy. I to jest właśnie to, co mówiłem, że no tymi unikami naprawdę jesteśmy w stanie dużo zdziałać. Zresztą potwór w jeziorze to jest taki loch w tej strefie mroku, że przeważnie na każdej klasie postaci pada prawie od razu, nie? To nie jest jakiś tam duży blok. Zobaczcie, tu nam jeszcze niecałe 7 milionów zostało, tu jakiś kryt w jego stronę 160, no i tu dobity zwykłym ciosem, takie można powiedzieć oplucie delikatne. No i dobra, teraz mamy Valarokara, to jest kolejny, tak jak mówię, paladyn. Barbar nie zrobił za wiele, maguś zablokował fireballa. No i tutaj fajny krytyk, teraz zwykły, no i znowu na koniec fajny krytyk, bardzo dużo ten maguś robi, nie? To jest dla mnie wow. Kunegunda, no coś tam zbiła, ponad 100 milionów, no i zobaczmy jak my sobie z nim poradziliśmy. To jest też swoją drogą, te walki wydaje mi się, że nie są takie ciekawe do oglądania, jeżeli chodzi o klasy z unikami, no bo jednak to jest takie, wiecie, no tych uników od groma, no i tutaj jakieś hity w jego stronę, no i tak to wygląda, ale mimo wszystko, no na pewno taki berserk jest o wiele bardziej, można powiedzieć, pożądany, powiedzmy, do oglądania, nie? Dobra, lecimy dalej. Urugurksi, Barbar nie zrobił za wiele, maguś w sumie też za wiele nie zrobił, 900 milionów, Kunegunda też za wiele nie zrobiła, swoją drogą, zobaczcie, 82 miliony, ja tak na szybko liczę, więc się mogę pomylić, ale chyba 82 miliony mu zabrała, więc tutaj zdecydowanie całą ilość HP musieliśmy my mu zbić i zobaczcie, zbiliśmy mu 25 milionów HP, do tam chyba około 700 było, no i teraz, no, parada uników, nie? Jeżeli komuś
komuś się chce. Jeżeli ktoś jeszcze dotrwał do tego momentu, to może policzyć, ile tych uników z naszej strony było. Tu jeszcze jakieś w ogóle zwykłe ciosy, 128 milionów, jeszcze mu zostało 9, no i pokonany. Także wow, to naprawdę, naprawdę spoko. No i teraz lecimy. Barbar nie zrobił mu za wiele, Maguś również, 812, Kunegunda również. No i znowu my... To jest zabójca swoją drogą. Znowu my tutaj praktycznie... A, to jest chyba zbugowany zabójca, o ile się nie mylę. Dokładnie, bo on tylko pierwszą bronią bije obrażenia, a chyba drugą... Drugą chyba nie. No, no właśnie. To a, drugą bije tak samo jak ten. Samowar Blady, on chyba się nazywał w strefie światła. On też miał drugą broń zbugowaną, że pierwszą bił całe obrażenia, a drugą właśnie tak po 8, po 4. Także no tak to wygląda. Tu również możecie policzyć, ile uników zrobiliśmy, bo mimo wszystko, jak widzicie, biorąc pod uwagę, że on bije dwa razy, do tych uników naprawdę dużo, no ale też potężne kryty, no i udało się tego wężoustnego pokonać. Lecimy dalej. Hagrid, Barbar troszkę zrobił, Maguś powiedzmy, że też, o, Kunegunda tam chyba niecałe 200 milionów, więc w końcu można powiedzieć, że coś działała, powiedzmy, no ale okej, lecimy dalej, zobaczmy, jak ten Hagrid się tutaj zaprezentował w walce z nami. Póki co on blokuje, a my nic, no teraz jakieś uniki zaczęliśmy robić, on też bloki, no i tu jeszcze hit do nas doszedł, więc 8 milionów HP kontra ponad 400, no ale tutaj już same uniki, to jest, mimo że bije z różki, to jest wojownik, żeby was nie zmyliło. No i tego Hagrida udało się kliknąć, także okej. Te itemki wam nie pokazuję, no bo wszystko widzieliśmy. Dobra, lecimy dalej. Mag, więc Barbar zrobił, powiedzmy, że okej. Ilość tutaj, no tu nawet Maguś za wiele nie zrobił, jak na to, że to była walka na maga. No i zobaczmy, jak nasza walka z nim wyglądała. Tak jak mówię, no magom to nawet te pachołki sporo robią, chociaż no, no bo on nie ma za dużo HP, nie, mimo wszystko. No ale spoko, udało się go pokonać, lecimy dalej. Aha, a czemu tu nie było? A, bo mi się tam ten drugi mag nie zapisał, no tak. Dobra, mniejsza z tym, teraz mamy tego Joffreya, Barbar nie zrobił za wiele, Maguś z tego co widzę, okej, okay, Maguś zrobił fajną ilość. No i teraz Kunegunda, zobaczmy, Kunegunda, no dwa krytyki też dała, więc to można powiedzieć, że git. Bardzo dużo ten Joffrey bije swoją drogą. To są ogromne ilości, no ale tutaj 72 miliony, no my z krytami go potężnymi zasypaliśmy, no i tego Joffreya również udało nam się pokonać. Lecimy dalej, zimny drań, to jest zwiadowca, więc tutaj Barbar, fajna ilość, Maguś widzimy, że też fajny jeden hit, no i tutaj Kunegunda nic nie zrobiła, z ciekawości, powiedzmy, co ciekawe. Nie zbija mu nawet miliona HP, no i teraz my dokończyliśmy go bez większych problemów. Lecimy dalej, Bridget, Barbar, no Barbar zrobił fajną ilość, Maguś jak widzimy również, o, tu w ogóle jakby dobrze poszło, to by nawet, to byśmy nawet nie musieli walczyć, no ale tu ten drugi hit Kunegundy niezbyt mocny, no a tutaj my, o, jeszcze nawet, zobaczcie, taka idealna próba i jakby się nie udało tego krytyka drugiego wachnąć, to byśmy przegrali, nie, ale i tak się udało, więc git. No i zobaczmy, Bałwan i Wilk Cienia. Barbar coś tam zrobił. O kurde, ej. Zobaczcie, to my go tylko dobiliśmy. Co zrobił tam w ogóle Maguś? 105 milionów, 115 milionów. No i tu jeszcze na koniec prawie 200 milionów. Okej, no Maguś dzisiaj totalne, no nie RNG, co ja chcę mówić. Totalnie po prostu niszczy tych swoich przeciwników. Także to jest wow. No i tu swoją drogą Kunegunda też dużo zrobiła, więc musieliśmy go tylko tak naprawdę dobić. Dobra, lecimy dalej. Teraz mamy zwiadowcę. Barbar mu nie zrobił nic, Maguś dwa fajne hity, więc git. No i tutaj Kunegunda, no też za wiele nie zrobiła, więc tu znowu w ogóle te bije z różki, ale oczywiście to jest zwiadowca, tak jak widzicie po statystykach. No i zobaczmy, jak z nią, z tą czerwoną demoniką tutaj nam poszło. Póki co walka uników, to też są śmieszne te walki, postać unikająca kontra postać unikająca, bo często są bardzo nudne, nie? Dobra, lecimy dalej, choleryczka Hana. Barbar je zrobił bardzo dużo, Maguś też fajny krytyk, no i tutaj w zasadzie musieliśmy ją tylko dobić, nie? No ale to jest właśnie to 13 piętro, gdzie biją nas bardzo mocno, no ale HP, mimo że to mag, to i tak nie było za dużo. Lecimy dalej, tu Barbar nie zrobił za wiele, Maguś też nie miał szansy. Tu w ogóle zobaczcie, Kunegunda nawet mu znowu miliona HP nie zabrała, więc wszystko w naszych rękach, no i znowu możecie policzyć uniki, bo no on ma nas teraz na hita, tu jeszcze zobaczcie, w ogóle blokuje, a mimo wszystko i tak jakimś cudem z nim wygraliśmy, więc to też jest no naprawdę, naprawdę wow.
to, co się w tym momencie dzieje z tymi przeciwnikami naszymi. Okej, no i tu pokonany, i tu poleciała nam czapka, która by była bardzo dobra dla Barbara, no ale niestety misklik i ją sprzedałem. No ale dobra, też tych uników było dużo. No i na koniec haker Jan, Barbar nie zrobił za wiele, tutaj Maguś również na hita, Kunegunda też nie zrobiła za wiele, więc znowu praktycznie my tylko i wyłącznie samym druidem pokonaliśmy ich, nie? Więc no, tak to po prostu wygląda. Strasznie, dzisiaj Maguś i my, totalna dominacja, jeżeli chodzi o te lochy. No ale git, mi się to jak najbardziej podoba. Dobra, tutaj też możecie policzyć uniki, jeżeli się w ogóle komuś chce, i napisać w komentarzu. Ja nie będę liczył, fajne kryty na koniec. No i dobra, udało się go pokonać, także... Wydaje mi się, że chyba tyle. Zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić. Bardzo dużo lochów dzisiaj pokonanych. Także no i ten level na tle serwera naprawdę nam wzrósł. Tutaj w ogóle no Sasek, który idzie cały czas na expa, ma w tym momencie 437 level. No ale tak jak mówię, no my już tu od 400 idziemy na golda. On idzie na expa, więc nas troszeczkę przegonił. No ale teraz my tymi lożkami dość sporo nadrobiliśmy. Dobra, to tyle. Ja wam dziękuję za uwagę. Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to przypominam o kciuku w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem i wbijajcie na Twitcha oraz na Discorda dla widzów. To by było na tyle, dziękuję raz jeszcze za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!